Teraz zabawimy się. Nie. Zostawcie rakiety i lotki. Zabawimy się w mangustę. Mangustę. Węża i mangustę. Zostawcie. Zaraz wytłumaczę. Ustawcie się jedna za drugą w środę. A następnymi pyta za Piotrę poprzednią. Za Piotra poprzednią. Za Piotra. Trzymaj za Piotra. Trzymaj za Piotra. Tak, w ogóle pytanie, czy wiecie, co to jest mangusta? To jest zwierzątko futerkowe, które okazuje się, jest bardzo szybkie. Potrafi uciec przed kobą. Potrafi uskoczyć przed atakiem kobą. Wy będziecie taką kobą. Ja w tym pokazie będę mangustem. Ta z was, która jest pierwsza, jest paszczą kobą. A ostatnia jest ogonem. Jeżeli to byłby grzechotnik, to byłaby grzechotnik. Zadaniem mangusty jest pokonanie węża kobry w taki sposób, żeby albo ugryzł węża w ogon, czyli dotknął ostatnią, albo żebym spowodował, że wąż pęka. No jak pęknie, to umrze. No bo nie da rady. Nie pożyje. Zabawa będzie polegała na tym, że wąż może rozdziawić paszczę. Rozdziawienie paszczy to jest rozstawienie rady. I cała sztuka polega na tym, żeby paszcza nie dopuściła do tego, żebym dobiegł do ogona, a równocześnie te poszczególne człony muszą się trzymać, żeby wąż nie pękł. Tak? Zademonstruję to. Proszę się trzymać. Uwaga, zaczynamy. Nie muszę dopuścić do tego, żeby zdarzyło się to podoba. Szybciej, Zosiu, szybciej! Biegnij! Szybciej, szybciej, Zosiu, szybciej! Łapiesz! Stop! Najszybciej zrobiła to. Gabrysia najszybciej. Szybciej. Jest.